Witajcie w kolejnym odcinku Milionerów. Naszym pierwszym uczestnikiem będzie Olgierd Łajewski. Witam pana Olgierda. Dzień dobry, serdecznie witam. Bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam wszystkich. Pierwsze pytanie będzie milionerzy za $1. Amerykański. To amerykański, no dobra. Jak o Amerykę pytamy, Ameryka. To pierwsze pytanie będzie, jaka jest stolica Stanów Zjednoczonych? O kurwa, proszę pana, ja na geografii się nie znam, ja takich rzeczy nie umiem. Odpowiedź A, Waszyngton. Odpowiedź B, Wisconsin. Odpowiedź C, Texas. I odpowiedź D, Warszawa. O kurde, do Stanów Zjednoczonych? Dokładnie, stolica Stanów Zjednoczonych. O Boże, jaka jest czwarta odpowiedź? Warszawa. Warszawa, nie, to coś mi się nie zgadza. Nie, coś mi się tu nie zgadza z Warszawą. Dobra, kurde. Niech pan pamięta, że ma pan 3 koła ratunkowe. Jakie? Ja mam koła ratunkowe. Telefon do przyjaciela, widownia i 50 na 50. A telefon do eksperta? Nowy mi się koło podobno. Jakiego eksperta? A, no dobra, może nie ma, może ja jestem jakiś nie w sosie, dobra. Dobra, no to chyba będzie telefon do przyjaciela. Zadzwonię, moja babcia się zna. Więc do babci chyba zadzwonię, wie pan? Moja babcia się zna na takich rzeczach, więc do babci przedzwonimy może. A jak pana babcia ma na imię? Jadwiga. Proszę dzwonić. Dobrze. Pani Hymel Jadwiga. Zobaczmy, kiedy to odbierze. Halo? Policja? No halo. Nie babcia, nie policja. Mówi twój wnuczek, Aleks. Kto? Ktoś? Tak, to ja. Słuchaj babciu, jestem w milionerach i będę odpowiadał teraz na pytanie. Pinki Łużyckie, łączna 40. Co? Nie wiem kto. Ja nie wiem o co chodzi. Dobra babcia, 3 odpowiedzi. Jaka jest stolica Stanów Zjednoczonych? A to będzie. Co było w A? A? Waszyngton. Waszyngton. Depo to była na pewno Warszawa babcia. C to co to było? C, Texas. Texas, a D, B. B. Wisconsin. Wisconsin. Cyrta jest podpalona. Ja nie wiem kto podpalił. Nie kto, tylko co po pierwsze? Jaka styrta? Mówi Hymel Jadziga. Halo, babcia. No ktoś podpalił, ja nie wiem kto. Ale nie kto, tylko co, babcia? Ja mówię o tym, no, milionerzy. No i syna nie ma w domu. No ja wiem, że nie ma syna w domu, no. Kurde. Nic nie powiedziała, no o jakiejś styrcie co się pani mi gadała, ja nie wiem o co chodzi w ogóle. No kurde, nie wiem. Może odpowiedź Texas? Czyli odpowiedź C, Texas. No, zaznaczmy Texas. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Jak najbardziej, proszę pana, jak najbardziej. Jest to niestety zła odpowiedź. Aj. Poprawna odpowiedź to A. Waszyngton. Kurde. No i nie wyszło, no znowu. Ja się, proszę pana, chyba od mojej babci trochę dowiadam, bo dzisiaj to nie wiem, piła coś chyba. Dobra, a teraz wynoszę z mojego pokoju. To jest mój biur, to jest moje biuro. No. To było na tyle z tym uczestnikiem. Następnym uczestnikiem będzie Bartosz Łajewski. Dobra. Dzień dobry, panie Filipie Urbański. Oto pierwsze pytanie z cyklu geografia. O kurwa. No i będzie potem. I polityka w sumie. I polityka. No dobra, będzie i. No dobra. Jaka długość, jaka wysokość jest muru pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi? Proszę pana, ale te pytania to skąd pan wziął niby? A, ja. 100 metrów. B, 2000 metrów. C, 11 metrów. Czy D, 120. O Boże. Kurde. Halo, czy pan coś panu dzwoni? Jak to dzwoni? Halo? Do mnie. W pani domu jest bomba. Jaka bomba? Zaraz odpalę przed czasem, szmato pierdolona. Jaka bomba?